Pan niech będzie naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi za to, że możemy być w Jego imieniu tutaj wspólnie razem zgromadzeni. Cieszę się, że możemy być razem, że braterstwo też są dzisiaj tutaj, bo byliśmy 2 tygodnie temu, ale też nam też było sporo osób i mogliśmy się wspólnie razem radować. Ja ubiegłym razem, więc 2 tygodnie temu mówię o doświadczeniach, szczególnie o doświadczeniach, jakie przechodził ten sługa Boży Abraham. I ja wiem, że każdy z nas, każdy z dzieci Bożych przechodzi doświadczenia. Każdy człowiek jest inną indywidualnością i każdy to inaczej przechodzi. Pan nas każdego inaczej prowadzi, ale cel, do którego nas prowadzi, jest jeden i ten sam. Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus sam cierpiał i o tym chciałbym dzisiaj mówić, a dlatego, że sam cierpiał, że przechodził przez różne próby i doświadczenia, On nas też rozumie i w tych doświadczeniach nas przenosi, nas prowadzi i zachowuje. Ja chciałbym parę wersetów Słowa Bożego przeczytać. Najpierw chciałbym z 2 rozdziału listu do Hebrajczyków przeczytać takie bardzo znane słowo, które mówi nam 2 rozdział, ostatni werset 18 mówi tak. Albowiem, że sam cierpiał, będąc kuszony, może tych, którzy są w pokusach, ratować. A więc, że sam cierpiał, będąc kuszony, może tych, którzy są w pokusach, ratować. W czasie pokuszenia my cierpimy, doznajemy różnych cierpień, różnych. My wiemy, że wiele ludzi na świecie doznaje cierpień, przy tym fizycznych, jeśli chodzi o statystyki, Międzynarodowy Alianc Ewangeliczny, który ma swoją siedzibę, ten Światowy Alianc w Ameryce podaje, że rocznie ginie za wiarę w ciągu ostatnich lat od 165 do 167 tysięcy, a ponad 200 milionów ludzi cierpi i żyje w zagrożeniu z powodu wyznawanej wiary. I to przede wszystkim w krajach muzułmańskich i w Chinach, w krajach tych Chiny, Północna Korea. Więc chciałbym powiedzieć, że my żyjemy w takim czasie, że takich cierpień, takich prześladowań nie przechodzimy. Nie jesteśmy na to narażeni, ale to nie znaczy, że my nie przechodzimy różnych prób i doświadczeń. 2 miejsce, które chciałbym przeczytać, to z 4 rozdziału też listu do Hebrajczyków, 15 wiersz, 4 rozdział, 15 wiersz. Albowiem nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł z nami cierpieć krew kości naszych, lecz skuszonego we wszystkim na podobieństwo nas, oprócz grzechu. Chciałbym powiedzieć, że to jest takie bardzo ważne słowo, bo we wszystkim był kuszony oprócz grzechu. Niestety są takie zwodnicze nauki, które mówią, że Pan Jezus też chodząc w ciele miał grzech i że dopiero z tego grzechu został uwolniony na krzyżu Golgoty. Różne są te nauki, ale chciałbym powiedzieć, że my trzymamy się Bożego Słowa i On wszystko przeszedł oprócz grzechu. Gdy my zastanawiamy się nad pokusami, na jakie my jesteśmy narażeni, to chciałbym powiedzieć, że można by je tak zaszeregować z grubsza do 3. A pierwsze zwiedzenie i pierwsza pokusa i to, co nam grozi, to jest pycha. My wiemy, że pycha przed upadkiem stoi. Jest takie niemieckie przysłowie, nie wiem czy w polskim jest, że pycha i głupota to rosną na jednym pniu. Ale chciałbym powiedzieć, że najgorsza jest pycha duchowa. A to się pojawia i to jest jeden z rodzajów pokus i jeden z rodzajów zwiedzeń, który dotyka szczególnie i muszę powiedzieć wielu już mężów Bożych. Drugie to jest żądza posiadania, pieniądze.
stan posiadania, to jest jednak coś wielkiego. Coś, no, gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze. My wiemy, że tak wiele ludzi o tym myśli, no, żeby tylko to, a to osiągnąć i wtedy będę zadowolony. I w związku z tym diabeł, przeciwnik, takie nauki głosi, poddaje, ja chciałbym powiedzieć, że diabeł przeciwnik, a to jest Ewangelia sukcesu. Jak będziesz miał, to znaczy, że ci Pan Bóg błogosławi. A jak ci błogosławi, to znaczy, że jest wszystko w porządku. Można i na taki sposób zostać zwiedziony. A następne to, co się też zdarza, szczególnie dla mężczyzn, ale również i ta druga płeć na to narażona, to jest kobiety. Wielu zwodzą i niewiasty kobiety. To jest straszna rzecz. Każdy, kto przeżywa próby, chciałbym powiedzieć, doświadczenia, ma ich, chciałbym jeszcze powinien mieć wyrozumienie, współczucie i potrafić się wczuć w położenie tego, który przechodzi doświadczenie. Tu jest w tym Słowie Bożym tak bardzo wyraźnie powiedziane, że Pan Jezus wszystko przecierpiał, czyli może nas zrozumieć. Ten ewangelista Smith Wigglesworth, to on takie słowa powtarza, mówi, jeśli ty chcesz pomóc komuś, który cierpi, to musisz do niego mieć miłość, wyrozumienie i wczuć się w jego położenie. A jeśli ci któregoś z tych trzech czynników brakuje, to się w ogóle nie zbliżaj, bo możesz tylko jeszcze wręcz zaszkodzić. No to może tak się komuś wydaje, ja już go miłuję i żałuję. Nie, ale teraz jak ja bym się zachował, będąc w jego położeniu? Z kolei dr Albert Schweitzer, to był taki znany ewangelista, misjonarz, lekarz, muzyk, działał w Afryce, powiedział, że dzielona radość jest podwójną radością. Jeśli się radujemy i komuś się z tym dzielimy, to on się też raduje. A dzielony smutek jest połową smutku. Tak on powiedział, bo wtedy mi ulży, jak ja się wyżalę. Chciałbym powiedzieć, że każdy, kto dożył przebaczenia grzechów, takie świadome i przyjął to wiarą, to chciałbym powiedzieć, że każdy, kto ma tą pewność, że Pan Jezus umarł za moje grzechy, nie tylko za nasze, ale za moje grzechy, to przeżywa autentyczną radość. Każdy, kto dożyje zbawienia, to na twarzy jego w zachowaniu widać, że przeżywa radość, bo jest nowym stworzeniem, narodził się na nowo. Ale chciałbym powiedzieć, że i w tym momencie sobie trzeba uświadomić, że tak jakby człowiek został wyprowadzony z domu niewoli, z tego Egiptu, i został wyprowadzony i teraz diabeł przeciwnik widzi, że stracił jedną osobę, jedną duszę i on teraz zaczyna atakować. Chciałbym powiedzieć, że on nie przebiera w środkach i to sobie, z tego sobie musimy dać sprawę, że od momentu naszego, kiedy dożywamy zbawienia, to nie idzie, nie układa się nam tak wszystko jak po różach. A jeśli nawet ktoś chce powiedzieć, że jak po różach, to chciałbym powiedzieć, że te róże mają kolce. Tak? I to takie kolce, no, potrafią zranić do krwi. I dlatego chciałbym powiedzieć, że ewangeliści, słudzy Boży, apostoł Paweł na przykład pisze o tym w liście do Efezjan, 5 rozdział, przeczytam 6 wiersz, jest napisane 16 wiersz, przepraszam, jest napisane tak. Czas odkupując, bo dni złe są. W nowym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej jest napisane czas wykorzystując, ale oryginalny i przekład interlinearny też podaje, że jest powiedziane czas odkupując. Co to znaczy odkupić? To odkupić to znaczy zapłacić jakąś cenę. To znaczy, że to tak nie jest od tak, ale my musimy zapłacić jakąś cenę. W liście do Kolosyńców, tak samo pisze ten sam apostoł w liście do Kolosyńców, 4 rozdział, on pisze
w 4:5. Mądrze chodźcie przed obcymi, czas odkupując. A Tymoteusz, pan apostoł Paweł pisze w liście do Tymoteusza w 2 rozdziale, w 3 wierszu, pisze tak, ten 12 wiersz, takie też bardzo znane słowo. Ale ci wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. Tu jest tak napisane, że będą prześladowani. Nie tylko, to już jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, no akurat ten 2 list do Tymoteusza, który napisał apostoł Paweł, to jest poniekąd takim jego testamentem, a on tak bardzo wyraźnie, dobitnie w tych ostatnich 2 rozdziałach tego 4, tego 2 listu, to on tak bardzo wyraźnie mówi o tym, co będzie, na co my się narażamy, i on do tego młodego swojego duchowego syna Tymoteusza pisze: i wiedz, że każdy, kto chce pobożnie żyć, musi zapłacić jakąś cenę. I skoro próby i doświadczenia są udziałem każdego wierzącego, zgodnie z tymi wersetami, które czytam, jest ich więcej, szczególnie kiedy apostoł Paweł pisze o sobie, to musimy brać przykład z tych, chciałbym powiedzieć, którzy przeszli już te cierpienia, którzy doszli do takiego ostatecznego zwycięstwa. I chciałbym powiedzieć, że tym, który może być dla nas tym najlepszym przykładem, to jest sam Pan Jezus. I my wiemy, że kiedy Pan Jezus przeżył taką wspaniałą chwilę, że był ochrzczony w Jordanie, stąpił na niego Duch Święty w postaci gołębicy, to i usłyszał i apostoł Jan Chrzciciel usłyszał ten głos: to jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało. To chciałbym powiedzieć, że to była taka wspaniała chwila i Bożym zamiarem było to, że Pan Jezus został pędzony na pustkowie, na odludne miejsce, i tam był, chciałbym powiedzieć, przez 40 dni kuszony. Wszystkie 3 Ewangelie synoptyczne o tym mówią, z tym, że to tylko bardzo krótko podaje ewangelista Marek, a chciałbym powiedzieć, że Mateusz i Łukasz podają te same pokusy, jakie przechodził Pan Jezus. Z tym, że no, zauważamy jednak tylko ta kolejność w opisie jest u Mateusza i Łukasza jest różna, to znaczy to 2 i 3 pokuszenie, przez które Pan Jezus przechodził, ta próba jest zamieniona. Chciałbym, ja może bardziej chciałbym tą kolejność, którą ewangelista Łukasz napisał, chciałbym o tym mówić i chciałbym do tego przeczytać z Ewangelii Łukasza, 4 rozdział, od 1 wiersza, parę następnych. 4 rozdział Ewangelii Łukasza, od 1 rozdziału. A Jezus, pełen będąc Ducha Świętego, wrócił się od Jordanu i pędzony jest od Ducha na puszczę. I był przez 40 dni kuszony od diabła, a nie jadł nic przez one dni. Ale gdy się te skończyły, potem łaknął. I rzekł mu diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, rzecz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. Ale Jezus odpowiedział mu, mówiąc: napisano, iż nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym Słowem Bożym. Ewangelista Mateusz jeszcze pisze w tym miejscu, że był i nie jadł nic ani w dzień, ani w nocy. Chciałbym powiedzieć, że człowiek potrafi pościć i są ludzie, którzy poszczą, są ludzie, którzy zmuszeni są do postu z braku jedzenia. I dochodzi człowiek, organizm człowieka do takiego momentu, że już wytrzymuje w tym poście, nie musi jeść.
Ale co stwierdzają dietetycy i ci, co się na tym znają, że człowiek dochodzi do takiego momentu, że nagle łaknie i wtedy za wszelką cenę chce coś zjeść. Potrzebuje tego. I my właśnie tutaj czytamy o tym, że Pan Jezus po 40 dniach, i my czytamy, że On był przez 40 dni kuszony. Jak był kuszony, nie wiemy, nie jest napisane, ale wiemy, że był 40 dni kuszony. A On był ten cały czas, był pod kierownictwem Ducha Świętego. On się nie poddał. I przy tym był głodny, On nie jadł. My wiemy, że był w ciele i miał takie potrzeby jak my. I ta potrzeba, to nagłe łaknięcie się pojawiło i diabeł o tym wiedział i wtedy do niego przystępuje, mówi, rzecz, aby ten kamień stał się chlebem. My, znając historię Słowa Bożego, wiemy, że Pan Jezus nakarmił 5000, 4000 mężczyzn, ile tam było kobiet i dzieci, nie wiemy. W każdym razie On rozmnażał chleby i rybę i my wiemy, że jeszcze było wiele tych tych okruchów czy tych kawałków, które pozostały i On miał tą moc, ale On tego nie zrobił. I chciałbym powiedzieć, że dla nas może to taka jest dziwna historia, że Pan Jezus nie udał się sam od siebie na to pustkowie. Komentarze biblijne piszą, że to była taka część nadbrzeża Morza Martwego, bardzo kamienista, że tam nie było żadnych drzew, że tam naprawdę nie było niczego i tam Pan Jezus był. I tam Pan Jezus przebywał 40 dni, to jest szmat czasu, można powiedzieć. I przez te 40 dni On trwał w społeczności z Panem, a jednak był kuszony. Dlatego jeśli ktoś jest kuszony, to my musimy sobie zdawać sprawę, że nas Pan nie opuścił, ale że dopuszcza i takie pokusy. My nieraz nie rozumiemy, no są różne takie nauki, na przykład John Austin to tam opowiada w jednej z tych broszur, które tutaj były, to jest zupełnie niezgodne ze Słowem Bożym, że gdyby Job miał taką wiarę, to by nie miał nawet diabeł prawa go pozbawić tego wszystkiego, co miał, a już dotknąć jego ciała nie. Takie opowiadanie jest. Gdyby apostoł Paweł miał taką wiarę, to by nie musiał trzy razy modlić się i prosić i usłyszeć w końcu to słowo, dosyć masz na łasce mojej. To John Austin pisze takie rzeczy. No ja to słuchałem, bo to na kasetach. To nie jest prawdą. My wiemy, że Pan dopuszcza i my się temu nie możemy przeciwstawić, ale chciałbym na jedno zwrócić uwagę, że Pan nigdy nie dopuści więcej, aniżeli możemy znieść. To jest takie istotne, że jest pewna granica i my wiemy, jeszcze raz powtórzę, że cały czas był pod kierownictwem Ducha Świętego, a diabeł, przeciwnik, atakował szczególnie w takich trudnych momentach i zauważamy, że on atakował go w takich miejscach, w takich momentach, gdzie Pan Jezus mógłby sobie zaradzić. Mógłby sobie zaradzić, by powiedział tylko słowo, tak? A on tego nie zrobił. I żeby zamienić te kamienie na chleb w czasie tego momentu takiego gwałtownego łaknięcia, to chciałbym powiedzieć, że to byłoby złamaniem posłuszeństwa Bożemu Słowu. Pan Jezus powiedział, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. To jest chyba piąta księga Mojżeszowa i w tej piątej księdze Mojżeszowej jest powiedziane, ale każdym słowem pochodzącym z ust pańskich. Piąta księga Mojżeszowa, 8 rozdział, 3 wiersz, 2 część 3 wiersza. No może cały 3 wiersz przeczytam. Przetoż dręczył cię głodny i dokuczał, potem karmił cię manną,
którejś nie znał, ani jej też nie znali ojcowie twoi, aby cię nauczył, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust pańskich, żyć będzie człowiek. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł również o tym pisze w 5 rozdziale listu do Rzymian. I ja to przeczytam 5 rozdział i od 3 wiersza. A nie tylko to, ale się też chlubimy z ucisków, wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję, a nadzieja nie pohańbia przeto, iż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Chciałbym powiedzieć, apostoł Paweł pisze o tej nadziei i Pan Jezus trzymał się wyłącznie Słowa Bożego. I on wiedział, że Pan może zaradzić w każdej sytuacji, ale trzymanie się Bożego Słowa to było ponad wszystko. I chciałbym powiedzieć jeszcze, że wiara w to Słowo, które powiedział Pan Jezus, że nie samym chlebem człowiek żyć będzie, to jest takim prawidłowym zastosowaniem otrzymanego przez Boga daru, prawidłowy. Ja wiem, kiedy, jak to mam zastosować. On miał ten dar od Boga, on mógł, ale on wierzył i chciałbym powiedzieć, że dlatego, że wierzył, to on odparł ten atak przeciwnika i on odniósł zwycięstwo. I możemy powiedzieć, że po tej porażce, jaką przeszedł przeciwnik szatan, on nie zrezygnował i to nam mówi również o tym, że my, jeśli jesteśmy atakowani, że nie tak prędko przeciwnik odejdzie i te ataki możemy sobie wyobrazić, że będą coraz intensywniejsze. My teraz czytamy i wywiódł go diabeł na górę wysoką, to jest 5 wiersz, i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł mu diabeł, dam ci tę wszystką moc i sławę ich, bo mi jest dana, a komu chcę, daję ją. A tak, jeśli się ukłonisz przede mną, będzie wszystko twoje. A odpowiadając, Jezus rzekł mu, odejdź precz ode mnie, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu Twemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz. Chciałbym powiedzieć, że diabeł podszedł, no my czytamy, że wywiódł go na górę wysoką. No tam według komentarzu na tym pustkowiu, o którym mówimy, które jest w pobliżu Morza Martwego, są takie wysokie wzniesienia. I tam jest, i tu jest powiedziane, że w mgnieniu oka mu pokazał wszystkie królestwa, a więc to mógł spojrzeć na to. I diabeł oferuje panowanie nad światem. Chciałbym powiedzieć, że panowanie nad światem zostało przyrzeczone naszemu Panu, Zbawicielowi. Nie ma tego do dyspozycji szatan. Chciałbym powiedzieć, że szatan ma moc do pewnego czasu i on obdarza mocą i może wynosić, ale wszystko do pewnego czasu. My wiemy, ile już było mocarstw, ile było niepokonanych się zdawało, a już ich dawno nie ma. Pan wszystkim kieruje, Pan wszystko ma w swojej ręce. My czytamy w psalmie drugim, ja to przeczytam. W psalmie drugim jest powiedziane w 8 wierszu, żądaj ode mnie, a dam ci narody, dziedzictwo twoje, a osiadłość twoją granice ziemi. A w księdze Daniela, proroka, mamy również powiedziane o tym, chyba to 6 rozdział, tak, to jest 7 rozdział w księdze Daniela, 15 wiersz. Widziałem też w widzeniu nocnym, a oto przychodzi w obłokach niebieskich, podobny synowi człowieczemu, a przyszedł aż do starodawnego i przywiedziono go przed obliczność jego i dał mu władzę i cześć i królestwo,
aby mu wszyscy ludzie i narody i języki służyli. Władza jego odjęta nie będzie, a królestwu jego nie będzie końca. Chciałbym powiedzieć, że diabeł, przeciwnik, chciał Jezusa odwieść od tego poselstwa, od tego zadania, dla którego on przyszedł. My wiemy, że Pan Jezus przyszedł po to, żeby złożyć ofiarę na krzyżu Golgoty, dokona tej ofiary pojednania. A diabeł, przeciwnik, chciał powiedzieć, jak się mi pokłonisz, to będziesz już miał cały świat. A my wiemy jednak, że wszystko jest pod Bożą mocą, a odpowiedź Pana Jezusa była jedna. Napisano: Panu Bogu kłaniać się będziesz. I to jest 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 13 wiersz. I chciałbym powiedzieć, że kto w uwielbieniu poddaje się Bogu, kto w uwielbieniu poddaje się Bogu, to musi całkowicie się poddać pod Jego Słowo. Musi i być zdecydowanie posłuszny Jego Słowu. I wtedy też może użyć to Boże Słowo. I może powiedzieć tak, jak Pan Jezus się powołał, napisano: Panu Bogu jedynemu kłaniać się będziesz. Bo wiemy, że diabeł, przeciwnik, nie ma takiej mocy, jaką on oferuje. I posłuszeństwo pełne poświęcenia, świadczenia oddania się Bogu w Jego służbie prowadzi do uświęcenia. I chciałbym powiedzieć, że w tym drugim pokuszeniu Pan Jezus zwycięsko pokazał nie tylko posłuszeństwo w tym wykonaniu zadania, bo on przyszedł, jak mówię, uczynić ten pomost, który został zerwany, ta przepaść między Bogiem i między ludźmi z tytułu grzechu pierwszych ludzi w raju, że on taki pomost, chciałbym powiedzieć, uczynił, że mamy, żebyśmy mieli wolny przystęp do samego Pana. Ale chciałbym powiedzieć, że on dał taki dowód prawdziwej wiary. Za chwileczkę zaraz o tym będę mówił, co to znaczy prawdziwa wiara w Słowo Boże. I kiedy Pan Jezus kolejny odpór dał przeciwnikowi, i chciałbym powiedzieć, że my nie czytamy tutaj, żeby w międzyczasie Pan Jezus spożył jakiś posiłek. Czyli te następne próby były i on był dalej głodny. Nie, to tylko taka moja uwaga, bo ja tak chciałem doczytać, to nigdzie nie pisze, ile czasu trwało między jednym i drugim pokuszeniem, ale my wiemy, że to te pokuszenia były. I w trzecim pokuszeniu, przeczytamy to, to jest od rozdziału, od wiersza 9, jest pisane dalej tak. Potem wiódł go do Jeruzalemu i postawił go na ganku kościelnym i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, spuść się stąd na dół, albowiem napisano, że aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli, a że cię na rękach nosić będą, byś snać nie obraził o kamień nogi twojej. A odpowiadając, Jezus rzekł mu: powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga twego. Gdy dokończył wszystkich pokus, diabeł odstąpił od niego do czasu. Tutaj czytamy tą następną próbę i tu jest takie bardzo ciekawe, charakterystyczne, że teraz diabeł, przeciwnik, kusi i chce argumentować tak, jak Pan Jezus mówi, napisano. I teraz diabeł mówi: napisano. I on się powołuje na to, co jest napisane w 91 psalmie, 11 i 12 wiersz. Może to jednak lepiej będzie przeczytać. I w 91 psalmie to jest napisane, 91 psalm, 11 i 12 wiersz. Albowiem aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię
strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś snać nie obraził o kamień nogi Twojej. Chciałbym powiedzieć, że tu jest taka ciekawa rzecz. No, może nie umiemy tego wytłumaczyć, ale teraz diabeł go zaprowadził, postawił na dachu świątyni, na dachu, gdzie miejsca tej świątyni, gdzie była Boża obecność, a więc do tego według Żydów najświętszego miejsca, bo tam się Bóg objawiał. I on teraz mu mówi, skocz z tego dachu w dół i powołuje się na tym 91 psalm. Chciałbym powiedzieć, że w komentarzach Lutra jest napisane, że ten samowolny skok, który zaproponował kusiciel Jezusowi, że to jest niezgodne z tym, co tu jest napisane w 91 psalmie, bo tam jest powiedziane, żebyś na rękach nosił, żebyś nie obraził, nie potknął się o kamień, a on mówi, żeby się rzucić z góry. No to taki komentarz jest Lutra tylko. Ja chciałbym powiedzieć, że tym razem szatan oferuje i szermuje Bożym Słowem. Co nam to ma do powiedzenia? Że jeśli my spotykamy się z przeciwnikiem, z Bożym przeciwnikiem, że on zna Słowo Boże i on się powołuje i cytuje wersety Słowa Bożego. I my musimy powiedzieć, że tym bardziej my musimy Słowo Boże znać, żeby się nie dać zbić z tropu i powoływać się na te wersety, które wyraźnie o danej sytuacji mówią. I chciałbym powiedzieć, że gdyby Pan Jezus to zrobił, to chciałbym powiedzieć, bo tu jest powiedziane, że daj dowód na to, że jesteś Synem Bożym. Czyli jakby Pan Jezus skoczył z tego, to by pokazał, że jest Synem Bożym, Mesjaszem. O takie zademonstrowanie kusił przeciwnik, kusiciel Pana Jezusa. Ale my wiemy, że Pan Jezus odparł to żądanie. I chciałbym powiedzieć, że on powiedział, nie będziesz kusił Pana Boga Twego, nie będziesz kusił. I chciałbym powiedzieć, że jest taki wyraz grecki perzain, co znaczy kusić, doświadczać. A jak do tego słowa nie, greckiego nie znam, to tylko mam z konkordancji, jak jest ekprezain, to można przetłumaczyć, że być bezczelnym względem kogoś, a więc w tym wypadku być bezczelnym względem Boga. A więc tak daleko się szatan już posunął do Pana Jezusa, używając Bożego Słowa i mówi, skocz z tej świątyni. I to jeszcze z tego najświętszego miejsca. I chciałbym powiedzieć, że majestat Boże, Boży majestat, majestat wszechmogącego, świętego Boga wymaga od nas zaufania, pełnego zaufania. On nie ma żadnych ograniczeń, nasz Bóg, ale my musimy o jednym wiedzieć i bezkompromisowo być posłuszny Jego Słowu. My możemy wiedzieć, musimy wiedzieć, że Pan ma tą moc, ale jak nas Pan ma wyrwać z danej sytuacji, chciałbym powiedzieć, że tego my nie możemy naszemu Panu dyktować. On ma wyjście. Jak nas wyprowadzi, nie wiem, ale wiemy, że nas wyprowadzi. I my sobie to musimy uzmysławiać, my sobie to musimy przypominać na każdym kroku. Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus odpowiada słowem, nie będziesz kusił Pana Boga Twego. Piąta Księga Mojżeszowa, 6:16. Nie będziesz kusił. Chciałbym jeszcze taki krótki epizod, jeszcze, który kiedyś czytałem, jak była wojna w Wietnamie. Tam byli, no, tak jak wszędzie, Amerykanie zaangażowani. I tam byli żołnierze amerykańscy. Jeden z tych żołnierzy amerykańskich dostał od swojej siostry Nowy Testament z psalmami. Ona była świeżo po nawróceniu i tak bardzo chciała, żeby ten jej brat się nawrócił i żeby
zaczął od tego czytać Słowo Boże i taki Nowy Testament, kieszonkowy egzemplarz, Nowy Testament z psalmami, on sobie nosił w kieszeni bluzy tej wojskowej. I tak się złożyło, że był na jakimś patrolu, w każdym razie z drugim, i dostał się pod obstrzał karabinów maszynowych i no, on runął na ziemię trafiony, no już koniec, nie? Ten jego, który z nim był, padł również, nie? A on się poderwał, okazuje się, że nie został, że wprawdzie był trafiony, ale żyje, ten drugi już leżał martwy, nie? I kiedy dostał się już w bezpieczne miejsce, patrzy się, że gdzie ta kula go trafiła. A ta kula go trafiła akurat tak jakby w serce, ale tu był Nowy Testament. On ten Nowy Testament zaczął czytać i on wziął ten egzemplarz i patrzył się, bo ta kula utkwiła w tym Nowym Testamencie i do ile ona doszła. A tam jest napisane w tym jego świadectwie, to czytałem, że ona się zatrzymała na psalmie 91. A on czytał Słowo Boże, Nowy Testament, zgodnie z zaleceń swojej siostry, zaczął od Ewangelii Mateusza. A ta, tak jak i w naszych egzemplarzach, psalmy są za objawieniem Jana. I w tym miejscu się zatrzymało. To spowodowało u niego, a nie tylko u niego, ale w całej tej kompanii, w której był, on mówi, że zatrzymał się ten pocisk w tym miejscu i on cytował ten 91 psalm, bo on się jeszcze czytając, to nie doszedł do tego momentu i to był takim, tak przynajmniej w tym świadectwie pisało, że większość tych żołnierzy w tej kompanii się nawróciła na takie świadectwo, że Pan może zachować, bo te walki tam nie, to nie była drobna sprawa, tam kiedy oni walczyli z tym przeciwnikiem i wielu z nich tam zginęło. Chciałbym powiedzieć, Pan czyni cudowne rzeczy i nieraz w taki cudowny sposób powołuje do zbawienia też i tych, którzy są w takich trudnych położeniach, jak w tym wypadku i ten żołnierz. I chciałbym powiedzieć, że my możemy w każdej sytuacji naszemu Panu zaufać. Ale chcemy jeszcze, co jedno chciałbym tak stwierdzić, że diabeł, przeciwnik, przemienia się w anioła światłości i powołuje się na ten psalm 91 i aniołom kazał ciebie strzec, tak? I my wiemy, apostoł Paweł pisze o tym w liście do Koryntian, w drugim liście, że a nie dziw się, bo sam szatan przemienia się w anioła światłości. To jest drugi list do Koryntów, 11 rozdział. I chciałbym powiedzieć, on wprowadził na dach świątyni i on wprowadza, diabeł przeciwnik, do tych takich najróżniejszych spekulacji nad różnymi Bożymi tajemnicami. W Księdze Mojżeszowej, 5 Księga Mojżeszowa, 29 rozdział, ostatni wiersz, ja może to przeczytam. To jest takie bardzo ciekawe słowo, które mówi: rzeczy tajemne należą Panu, Bogu naszemu, a jawne nam i synom naszym aż na wieki, abyśmy czynili wszystkie słowa zakonu Jego. Rzeczy tajemne należą Panu. Tak niedawno w tych dniach miałem wykłady na temat różnych nauk, doktryn, co się wszystko dzieje i jedna z tych nauk, tam wstawiennicy czy nauka IDS i tak dalej, to się bardzo zagłębiają na tym, co było w tym czasie, jak Pan Jezus wstąpił do piekieł, najróżniejsze nauki, straszne herezje się szerzą i niestety znajdują swoich zwolenników, a ci, którzy te nauki głoszą, to oni mają takie jakieś no, swoje myśli, jakie objawienia czy sny i uważają, że to mogą przekazać i diabeł ich w tym podpiera, wspiera i to prowadzi do podziałów, do zwiedzeń. I chciałbym powiedzieć, że
kusiciel się tak daleko potrafi posunąć, że się zagłębia ktoś w Słowo Boże, ale wyrywa tylko z kontekstu pewne słowa i na tym buduje całą naukę. Tego jest teraz bardzo dużo. Ja nie chcę o tym wszystkim w tej chwili mówić, ale chciałbym powiedzieć jedno. W każdym tym pokuszeniu Pan Jezus odwoływał się do Bożego Słowa i on na tyle, no on jako Syn Boży to zna Słowo i on się odwoływał do tego, co napisano. I my tu czytamy, że gdy dokończył tych wszystkich ataków, odstąpił od Niego, ale tu jest napisane do czasu. I chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus jeszcze wiele razy był atakowany, ale to jest początek Jego służby. I bardzo często, gdy ktoś przeżyje, dożyje pełni mocy Ducha Świętego, to uważa, że już w tej chwili jest o jeden wyżej, o jeden szczebel wyżej na drabinie do nieba, jak to pisze Lewi Petrus, i uważa, że już jest wszystko naj, a tu dopiero zaczyna się ten okres pokuszeń, ten okres prób. I chciałbym powiedzieć, że w pierwszym tej próbie można powiedzieć, że wiara jest bezgranicznym, bezwarunkowym, bez stawiania warunków z naszej strony, całkowitym zaufaniem Bożemu Słowu. W drugim przypadku chciałbym powiedzieć, że wiara jest takim niepodzielnym posłuszeństwem, bo no, diabeł, no a może chciałby w jakiś sposób skusić, a w trzecim, tym pokuszeniu można by powiedzieć, że wiara jest tą dziecinną, pokorną zależnością i w żadnym przypadku nie jest samowolnym przekroczeniem tego stanu. A więc Panie, no jest tak napisane, to ja teraz mogę coś zrobić. Nie, my mamy dziecinnie w takiej pokorze trwać. I ja chciałbym powiedzieć, że Pan został zwycięzcą i to odniesione zwycięstwo mu towarzyszyło przez cały bieg jego życia, przez tą 3,5-letnią służbę, którą my mamy opisaną w Ewangelii. I chciałbym powiedzieć jedno, że posłuszeństwo Bożemu Słowu ma wielkie znaczenie i w Księdze Samuela, proroka w 15 rozdziale, to jest pierwsze Księdze Samuelowej, w 15 rozdziale jest napisane takie słowo, takie bardzo ostre, zdecydowane słowo. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 15, pierwsza Księga Samuelowa, 15 rozdział i 22 wiersz mówi tak. I rzekł Samuel do Saula króla. Izrael tak się kocha Pan w całopaleniach i w ofiarach, jako gdy kto słucha głosu Pańskiego, oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a słuchać jest lepiej niż ofiarować tłustość baranów. Bo sprzeciwić się jest jako grzech czarowania, a przestąpić przykazanie jest jako bałwochwalstwo i obrazy. I tu dalej jest, przetoż odrzucił Cię Pan, żeś Ty słowa Pańskiego nie respektował. Tu jest powiedziane, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. To ma nam coś do powiedzenia. I chciałbym jeszcze powiedzieć, apostoł Piotr pisze też zaraz w pierwszym liście na początku, w pierwszym rozdziale, pisze takie słowa, które dotyczą prób. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział i 7 wiersz mówi takie słowo. Pisze apostoł Piotr, aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, które jest przez ogień doświadczane, znalezione było wam ku chwale i ku czci i ku sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa. Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus był kuszony i wyszedł z tej walki zwycięsko. I każdy z nas może o sobie powiedzieć, niezależnie od tego, jak długo jest już na tej drodze za Panem, że przechodzi już doświadczenia i może powiedzieć, że
Pan go przeprowadził. Nie zawsze w tych doświadczeniach naszym zachowaniem przynieśliśmy Panu chwałę. Nie zawsze jesteśmy ludźmi, Pan. Jeśli my do Niego przyjdziemy i powiemy: Panie, zgrzeszyłem, Panie, uchybiłem, to chciałbym powiedzieć, że Pan nam przebacza. Ja chciałbym jeszcze, kończąc już, powiedzieć o takim mężu, który przeżył takie bardzo wielkie doświadczenia, a to jest, to był apostoł Paweł. I w Dziejach Apostolskich, gdy apostoł Paweł, jeszcze jako Saul w drodze do Damaszku, spotkał się z Jezusem, to my wiemy, że on był w domu na ulicy Prostej w Damaszku i tam został wysłany Ananiasz, niejaki uczeń pański, który był w Damaszku. I Pan go wysłał, żeby on włożył ręce na Saula i żeby się, bo powiedział, że Saul się modli, Saul się modlił, Saul pościł, Saul był niewidomy, on nie widział. I kiedy go wysyła Pan tego Ananiasza, który kiedy usłyszał ten głos pański, że ma iść, to on wprost mówi: Panie, ale ja słyszałem, że ile złego on to chciał tu zrobić i on tu w tym celu przyszedł i ja tam mam iść. A Pan odpowiada takimi słowami. Chciałbym powiedzieć, że to jest w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich. Jest takie słowo, 9 rozdział, 15 wiersz. I rzekł do niego Pan: idź, albowiem mi on jest naczyniem wybranym, aby nosił imię moje przed pogan i królów i przed synów izraelskich. Albowiem ja mu ukażę, jako wiele musi cierpieć dla imienia mego. I tu jest taka bardzo ciekawa rzecz. Pan powołuje sobie tego prześladowcę, którego spotkał. Jego życie się zmieniło i on go posyła i my wiemy, że apostoł Paweł był sługą Ewangelii i on był różnymi drogami prowadzony, ale był zawsze wierny Bogu. I dzięki jego usłudze my wiemy, ile dookoła ówczesnej, tak jakby wczesnego świata, więc to, co było wokół Morza Śródziemnego, tam głosił apostoł Paweł Ewangelię. Głosił również w Małej Azji i my wiemy, że tu jest zapowiedziane, jak wiele on musi cierpieć. Chciałbym powiedzieć, że coś takiego, no, głoszenie Ewangelii jest ściśle związane z cierpieniem, z trudnościami. Czy my nie uważamy, że za coś takiego to Pan powinien nas już tu jakoś inaczej wynagrodzić? Dzisiaj, teraz już co radio się włączy, to się dowiadujemy, jak tam papież i tak dalej, o każdym jego oddechu i tak dalej, się wszyscy tym interesują. A my wiemy, że taki Paweł, który był takim sługą Bożym, miał zapowiedziane, że będzie cierpiał i on o tym wiedział, a on się nigdy nie cofnął. I my z historii Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, kiedy on szedł do Jerozolimy i tam wiedział, że go cierpienia, prześladowania czekają i było nawet to proroctwo, że tam on będzie związany i tak dalej. I ten Agabus i tak dalej, ta cała historia, już tego nie będę czytał, ale tam jest napisane, że tak, ja wiem, że to jest. To było potwierdzenie, ale to następne, ale ty tam nie chodź. O, to już było przez ludzi dodane. No my mamy swój instynkt samozachowawczy, nam też ten instynkt coś mówi i bardzo często my się z tym dzielimy, a to niekoniecznie jest i nie zawsze jest to wolą Bożą. Gdy apostoł Paweł pisał list do Rzymian, to zaraz w pierwszym rozdziale pisze, jak bardzo by chciał być w Rzymie i jak on tego pragnie. I my wiemy, że on dotarł do Rzymu, ale nie jako przynosić Ewangelię tak, jak chodził od miasta do miasta w Małej Azji, potem i w Grecji i tak dalej, ale jako więzień w kajdanach. On się jako taki znalazł. Ale chciałbym powiedzieć, że
Taka była droga Boża, a dzięki temu, że on był właśnie w więzieniu, że nie chodził, to co on robił? Pisał listy, a te listy się zachowały po dzień dzisiejszy. Tam z tych wszystkich badań biblistów wynika, że niektóre zaginęły, ale te, które są najpotrzebniejsze, pozostały. Dzięki temu, że był w więzieniu. I czy możemy tak powiedzieć, dzięki temu, że był w więzieniu, że te listy, dzięki temu, żeby do takiego stanu dojść, to no, a jednak te listy wiemy, jak nam bardzo służą. Jest takie świadectwo jego Braille'a, nie wiem, to jest ten, który wynalazł ten alfabet dla niewidomych, i on pod koniec swojego życia, czytałem w jego życiorysu, dziękował Bogu za dar ślepoty. Dzięki temu tyle ludzi niewidomych może czytać Słowo Boże. Ta dar ślepoty. Ja jak to czytałem, to o tym się, no trudno w to człowiekowi, który widzi i cieszy się, że widzi, trudno w to tak uwierzyć, ale on wziął to zupełnie z innej strony, bo on widział, a potem za nie widział. A dlatego, że za nie widział, to on potrafił ten alfabet stworzyć, to była zresztą dar Boży, i dzięki temu teraz tyle ludzi czyta. I chciałbym powiedzieć, że ci, co czytają, znają ten alfabet Braille'a, są zresztą maszyny do pisania tym alfabetem, oni bardzo prędko czytają Słowo Boże. I dzięki temu oni mogą czytać, tak? I takie są drogi Boże. Chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł bardzo wiele wycierpiał. I on o tym pisze w drugim liście do Koryntian. On pisze, na przykład w pierwszym rozdziale tego drugiego listu do Koryntów, to on już pisze, że oni już zwątpili, czy w ogóle żyć będą. On do takiego stanu doszedł. I on tu pisze o tym, to jest w pierwszym rozdziale drugiego listu. Proszę, owszem, i sami mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali sami w sobie, ale w Bogu, który wzbudza od umarłych. I on pisze o tych uciskach, jakie przechodził. I gdy my popatrzymy na koniec drugiego listu do Koryntian, to my czytamy od 24 wiersza w 11 rozdziale, czytamy, co on wszystko przeżył, co on przeszedł. My mamy w Dziejach Apostolskich opisany jeden raz, jak on się ten okręt rozbił w pobliżu wyspy Malty, jak został uratowany. A on pisze jeszcze, że on 3 razy się rozbił okręt z nim, a był wyratowany. I tu zauważamy jedno, że my widzimy, że każdy, kto służy Panu, jest narażony na ataki przeciwnika szatana. I chciałbym powiedzieć, że jeśli my służymy Bogu, służymy naszemu Panu, to się przeciwnikowi nie podoba. I on atakuje, i on mówi tak, ty sobie już tam bądź, ale cichutko siedź. I dlatego ci, którzy usługują Słowem Bożym, są narażani. Najlepszy dowód tu jest apostoł Paweł. No, chciałbym jeszcze na jedno miejsce zwrócić uwagę. Ja już z tego miejsca czytałem, kiedy apostoł Paweł pisał ten list, ten testament, to jest drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, to on pisze w 7 wierszu, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi oddał on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Apostoł Paweł pisze, apostoł Paweł nie, to nie jest żaden cień nawet zarozumiałości, ale on ma tą pewność, że on dobry bój wiary bojował. A my wiemy, że był taki moment, i on o tym też pisze, że on 3-krotnie Pana prosił, żeby usunął ten cierń w jego ciele, który był, no bo większość jest tego zdania, że to było jakaś choroba wzroku, jakaś boleść, a Pan powiedział, dosyć ci na łasce mojej, albowiem moc moja wykonuje się w słabości. Dlatego chciałbym powiedzieć, że on więcej nie rozpaczał, on nie powiedział, Panie, jak ty nie, to już dosyć, ja już nie, tak? Nie,
on dalej służył. I tu na zakończenie jeszcze chciałbym tylko zacytować to miejsce Słowa Bożego, kiedy Pan Jezus wziął Piotra, Jana i Jakuba i poszli na tą górę przemienienia, czy to była góra Tabor, to nie jest napisane, ale i tam byli Piotr, Jan i Jakub. I my wiemy, że tam był Pan Jezus i w pewnym momencie został przemieniony i on okazał się w takiej chwale, jakiej on teraz jest. I tam się pojawił Mojżesz i pojawił się Eliasz i oni mówili o tej śmierci, którą Pan Jezus miał przeżyć. A kiedy oni mieli to przeżycie, w pewnym momencie możemy stwierdzić, Piotr tego nie zrozumiał, że była wyraźnie mowa o śmierci Pana Jezusa. Ale jedno mówi, w tej wspaniałości Bożej chciałbym pozostać. On od razu mówi, dobrze nam tu być. My też na nabożeństwie możemy powiedzieć, jak tu takie te konferencje są i to, dobrze nam tu być, no trochę to za krótko. No gospodarze może już powiedzą, że już mam dosyć, nie? Ale my byśmy chcieli w takiej atmosferze być dłużej. I dlatego Piotr mówi, zostańmy tu. I ten praktyczny Piotr nawet nie myślał o sobie, gdzie on będzie tylko dla tych trzech, dla Pana, dla Mojżesza i Eliasza chciał zrobić te namioty. Ale co się dzieje? Nie, my musimy zejść z tej góry i być skonfrontowani z tą rzeczywistością na co dzień. A my wiemy, że oni zeszli, a tam są uczniowie, ci, którzy też chodzili z Jezusem, ich było 9, no Judasz był wtedy jeszcze z nimi. I tam jest ten ojciec i jest ten opętany chłopiec. A oni są bezradni. Chciałbym powiedzieć, że ale dlatego, że Jezus tam się pojawił, problem został załatwiony. Jeśli my żyć będziemy i chodzić będziemy z Jezusem, to też możemy być i przekonani, że te problemy nasze zostaną załatwione. Ale tylko może, przepraszam, jeszcze jeden, już żona powie, że ty tak dużo mówisz, ale ja jeszcze jedno chciałbym powiedzieć, że kiedy apostoł Paweł był w Efezie. My wiemy, że w sumie on był 3 lata w Efezie nauczał. I tam się takie cuda działy i tam byli synowie Stewy, kapłana, którzy chcieli w imieniu Jezusa, którego Paweł opowiada, oni chcieli wypędzić demona z człowieka, który był opętany. A tam było powiedziane tak, wiem kto Chrystus, wiem kto Paweł. A wy coście zacz. I tam jest napisane, że oni, to 19 rozdział dziejów apostolskich, i napisane, że oni poranieni nadzy uciekli. A to się stało wiadomo w całym Efezie. To, na co chciałbym zwrócić tu w tym momencie uwagę, że oni nie żyli z Panem. Ich życie, to, że byli synami najwyższego kapłana, tam w tej miejscowości, to jeszcze im nie upoważniło ich do tego, żeby coś w imieniu Jezusa czynili, bo oni nie byli własnością Jezusa. I my wiemy, że oni uciekli, tak? To spowodowało z kolei strach w całym Efezie, bo to się wszystkim stało znane. I my wiemy, jakie poruszenie po tym było, ale chciałbym jedno powiedzieć, jeśli my chcemy się przeciwstawić, to my musimy trzymać się Bożego Słowa i mieć z Panem społeczność. A wtedy możemy być tego przekonani, że Pan będzie z nami. Tak jak Pan Jezus nie odstąpił od tych uczniów, jak schodzili w dół, ale problem załatwił, dlatego że On był z nimi. I kiedy Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy mówił, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. A On był z nimi aż do końca i jest z nami i dzisiaj, i teraz, i nawet gdy się rozejdziemy, z nami będzie. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.